Najważniejsze rzeczy nie włączyłam. Jest najważniejsza lampa do dzisiejszego filmu. Tak, myślę, że przez tą lampę wszyscy zaczęli zwracać uwagę na moje włosy, bo w końcu widać, że one po prostu mają jakiś połysk, a nie są jakąś ciemną plamą. Witam Was serdecznie w kolejnym filmie. Zmieniłam jednak kolejność filmów. Dzisiaj będzie film o włosach, o który prosiłyście. Zdziwiłam się też, ile komentarzy było, żeby ten film po prostu zrobić, bo nie sądziłam, że w ogóle ta tematyka może Was zainteresować na moim kanale, bo jednak częściej omawiam pielęgnację twarzy. Oczywiście co jakiś czas robię dla Was takie filmy ze spa, czyli tam pokazuję Wam pielęgnację ciała, pielęgnację włosów i takich filmów było chyba już dwa. I jeżeli będziecie miały ochotę, to oczywiście wszystko podlinkuję Wam tutaj na dole. W ogóle jestem tak obstawiona kosmetykami niesamowicie dzisiaj, że prawie nie widzę podglądu, dlatego że tutaj wszędzie stoją szampony, odżywki, lakiery, nabłyszczacze, mam nawet prostownicę, przyniosłam, żeby Wam pokazać grzebienie, szczotki i farby do włosów, dlatego że o to wszystko mnie najczęściej pytacie i postanowiłam, że zrobię ten film dzisiaj i będzie to jedyny taki film na moim kanale w ciągu tego roku, dlatego postanowiłam podsumować pielęgnację włosów 2021 i tutaj będziecie miały już po prostu wszystko. Nie będziecie musiały szukać takiego filmu, to będzie wszystko w jednym filmie. Może w ogóle na początku jeszcze tego filmu powinnam Wam powiedzieć, jaki mam typ włosów, bo to jest naprawdę bardzo ważne, dlatego że być może nie dla każdego te kosmetyki, o których dzisiaj będę mówić, będą dobre zwyczajnie. Ja mam włosy, które są niesamowicie sypkie, niesamowicie cienkie. Może Was mylić to, że one są... Czasami słyszę to, że mam włosy bardzo grube, gęste. Mam bardzo gęste włosy, ale one nie są absolutnie grube, są super cienkie. Mam takie włosy, jak mają dzieci trochę, bardzo miękkie, bardzo takie cieniutkie, ale jest ich naprawdę bardzo, bardzo dużo i też łatwo się układają. Są koszmarne do strzyżenia i to wiem od wielu moich fryzjerów, których mnie strzegło i powiem Wam, że znalezienie dla mnie dobrego fryzjera to jest na wagę złota, bo nie każdy po prostu potrafi strzyc ten rodzaj włosów, bo one w zależności od tego, jak machnę głową, to różnie się układają. Może być tak, że zostaną ostrzyżone niby równo, a za chwilę są zupełnie krzywe, więc naprawdę trzeba być mistrzem nożyczek, żeby je ostrzyć dobrze. Także to jest ich duża, duża wada i potrzebuję takich kosmetyków do włosów, które są... W sumie to jest bardzo ciekawe, bo ja mam cienkie włosy, ale moja skóra głowy i moje włosy są dokładnie takie jak skóra na moim całym ciele, na twarzy, czyli łatwo się odwadniają, łatwo bardzo stają się wysuszone. Jeżeli nie będę o nie dobrze dbała, to one szybko po prostu są suche. Nie są zbyt porowate, nie są zniszczone, bo ja często włosy podcinam włosy równo co 3-4 tygodnie, więc one naprawdę są zdrowe, plus teraz jak je obcięłam, no to naprawdę zachowują się świetnie i muszę powiedzieć, że są bardzo zadowolone z tej fryzury, bo bardzo łatwo się je stylizuje, łatwo się je myje, wszystko trwa bardzo krótko, także im mam dłuższe włosy, tym jest trudniej mi z nimi działać, także jak miałam włosy dotąd na YouTubie, nie wiem czy pamiętacie, 2 lata temu, to no niestety, może fajnie to wygląda, ale do stylizacji u mnie nie jest to zbyt dobre, bo one się kleją do szyi, kleją się do twarzy, więc ja zdecydowanie lubię mieć krótkie włosy. To tyle, jeżeli chodzi o moje włosy. Oczywiście też są farbowane. Też myślę, że bardzo ważną informacją dla osób, które może nie wiedzą, jaki mają typ włosów, może dopiero odkrywacie to, jakie macie włosy, bo naprawdę to też nie jest takie proste, żeby odkryć, jaki typ włosów mamy, jaką mamy skórę głowy, co nam jest potrzebne, jeżeli chodzi o pielęgnację, co będzie działało najlepiej dla naszych włosów. Dlatego część z tych kosmetyków na pewno się może u Was nie sprawdzić, a część będzie dobra do różnego typu włosów. I właśnie tutaj bardzo często ostatnio mówię się o tak zwanej równowadze pH. Co to znaczy? To jest równowaga protein, emolientów i humektantów, jeżeli chodzi o pielęgnację włosów. I to warto sobie po prostu sprawdzić zwyczajnie w składzie szamponów, odżywek, masek do włosów. Wtedy zobaczycie, co Wasze włosy lubią najbardziej. Jeżeli lubicie bardziej tłuste konsystencje, takie bardziej obciążające, takie jak ja lubię, wbrew pozorom, chociaż każdy fryzjer jak poleca mi coś do włosów, bo ja zazwyczaj się tak, wiecie, pytam, żeby tak troszkę podpytać, co ktoś by mi polecił, to polecają mi z góry bardzo lekkie odżywki, które się u mnie kompletnie nie sprawdzają. Moje włosy uwielbiają dosyć ciężkie, takie wiecie, emolientowe albo takie odżywcze bardzo odżywki do włosów i maski. I na przykład lubię też bardzo odżywcze, nawilżające szampony, takie, które są przeznaczone do włosów zniszczonych, więc to wszystko może być związane właśnie z tą równowagą włosów P.
pech, także zwróćcie na to uwagę, jak będziecie dobierały sobie kosmetyki. I zacznę może od moich ulubieńców 2020, dlatego że przyniosłam te kosmetyki, żeby Wam je tak szybciutko pokazać. Zrobię tutaj na dole również spis kosmetyków, które będziecie mogły sobie po prostu sprawdzić albo w moich poprzednich filmach, może ulubieńcach 2020, albo po prostu pod jakimiś innymi filmami, albo w innych moich filmach, na przykład ze spa. Ale w dalszym ciągu takie ulubione moje kosmetyki do włosów, tutaj akurat niektóre już kończę, to będzie marka Davines. I tutaj trzymam akurat swoją ulubioną linię do włosów, która nazywa się Oil. Ta linia jest niesamowicie taka odżywcza, nawilżająca, również przepięknie pachnie. Tutaj akurat mam swój ukochany szampon. To jest szampon z olejkiem roku. Mam nadzieję, że tak się to czyta, ale jest on przeznaczony do wszystkich rodzajów włosów. Także tutaj znowu będzie to zależało od tego, czy lubicie tego typu szampony, czy nie. One są niezwykle przyjemne do stosowania, bardzo łagodne dla skóry głowy, przepięknie się pienią, przepięknie się ich używa i naprawdę jest to olbrzymia przyjemność. Z tej samej linii mam świetny olejek, mimo tego, że włosy kręcone tutaj też są z niego bardzo zadowolone, czyli te włosy wysokoporowate, to moje niskoporowate włosy również ten olejek uwielbiają, chociaż mam lepszy i zaraz Wam go przypomnę. O, spadła moja farba do włosów. Tutaj jeszcze mam mleczko do też pielęgnacji włosów. To jest taka jakby odżywka, mleczko, którą możecie zastosować zamiast odżywki albo dodatkowo. Ja stosuję ją dodatkowo po odżywce, dlatego że ona dla mnie samodzielnie jest zbyt lekka. I tutaj znowu widzicie moje włosy. No powinno być to idealne mleczko bez żadnej odżywki, ale niestety nie jest, więc muszę ją stosować jakby jako produkt dodatkowy. Kolejną marką, którą mogę wyróżnić no, z pełnym przekonaniem, tutaj przyniosłam tylko dwa kosmetyki, dlatego że mam jeszcze szampony z tej marki, które też uwielbiam. Mam jeszcze odżywki, które uwielbiam, maski, ale takie dwa kosmetyki, bez których jakby nie wyobrażam sobie pielęgnacji swojej do włosów, to jest Glossy Nectar i to jest marka Away. To jest włoska marka kosmetyków również naturalnych. To są tak zwane kosmetyki biodynamiczne. Tutaj znajdziecie naprawdę przepiękne składy, przepiękne linie zapachowe, także jeżeli zależy Wam na tym, żeby szampony, odżywki pachniały cudownie, żeby używało się ich dosłownie tak jak w spa, bo tutaj każdy z tych kosmetyków pachnie no przepięknie. Ten olejek jest bardzo wyjątkowy, dlatego że to jest olejek, który może być stosowany przy bardzo cienkich włosach, które na przykład są suche, albo przy cienkich włosach, którym chcecie nadać połysk. Jest to wyjątkowy olejek, bo olejki z reguły włosy obciążają. Wprawdzie pokażę Wam jeszcze jeden dzisiaj, który bardzo też lubię. Stylizacja będzie na samym końcu tego filmu. Ale zdecydowanie wciąż na pierwszym miejscu jest Glossy Nectar z marki Away. To jest też miniatura, czyli wersja podróżna. Natomiast możecie też kupić duże jego opakowanie, jeżeli szybko zużywacie kosmetyki, to bardzo gorąco Wam ten olejek polecam. A drugim kosmetykiem, o którym mówiłam chyba 2 lata przez cały czas, jest odżywka H Milk No Stress. To jest z kolei bardzo lekkie mleczko, odżywka, którą możecie stosować również dodając ją na przykład do farby do włosów. Jest to bardzo ciekawy kosmetyk. Ochronno-odżywcze mleczko naturalnie odbudowujące wiązania dwusiarczkowe. Zawiera biodynamiczny hibiskus, organiczny olej perilla, proteiny bawełny i olej z daktyli. Tutaj znowu jest jeszcze podkreślone, że jest to handel fair trade. Także spłukujemy to mleczko po 2-5 minutach i włosy są przepiękne. Także to jest taki jeden z moich kosmetyków, które również wyróżniłam chyba w pielęgnacji 2020, jeżeli chodzi o włosy. Jednym z moich ukochanych szamponów, który kupiłam bardzo dawno temu, a tutaj ta butelka jest prawie całkowicie pełna, jest szampon alterny, który nazywa się Replenishing Moisture Shampoo. O tym szamponie w ogóle wszędzie było bardzo głośno słychać. Jest to naprawdę doskonały szampon, taki bardzo kremowy, przepięknie się pieni, przepięknie nawilża włosy. Do tego jeszcze ten szampon odbudowuje równowagę nawilżenia we włosach, więc to zdecydowanie można zobaczyć, kiedy na przykład się włosy farbuje, kiedy macie takie włosy lekko przysuszone. Niektóre osoby twierdzą tutaj, że ten szampon nie jest taki do końca nawilżający, bo włosy jest ciężko po nim rozczesać, ale z drugiej strony bardzo dokładnie też włosy myje. Także jeżeli na przykład umyjecie nim włosy 2 razy, to one są perfekcyjnie doczyszczone. Kolejną w ogóle taką cechą szamponów i odżywek, o których dzisiaj będę mówić, bo to są z reguły kosmetyki do użytku jakby dla fryzjerów, które możecie kupić po prostu w gabinetach, albo są to takie pro kosmetyki, jest to, że są one niesamowicie wydajne, więc tutaj naprawdę używa się tego szamponu malutko i za co też go bardzo lubię, to jest ta wykręcana główka.
Po prostu nie ma tu korka, tylko wykręcacie, bierzecie sobie dozę szamponu i możecie zakręcić, także bardzo fajnie się ten szampon też przewozi, nawet w dużej pojemności. One też występują w małej pojemności, także jeżeli chcecie spróbować Alternę, to można ją kupić z powodzeniem w różnych sklepach fryzjerskich na Allegro, gdziekolwiek po prostu dostaniecie ją. I to nie jest problem kupić właśnie tą mniejszą pojemność, również pojemność odżywki. I tutaj marka opisuje go w bardzo prosty sposób. Caviar Anti-Aging Moisture Shampoo, pozbawiony siarczanów i parabenów szampon, który zapewnia nawilżenie i silnie wysuszonych włosów, czyli farbowanych albo uwrażliwionych. Tutaj mogę podać przykład. Kiedyś miałam klientkę, która używała tego szamponu, miała włosy tak zwane dojrzałe, czyli takie, wiecie, które się zaczynają jakby już starzeć, wypadają, struktura się zmienia, wyglądają nieładnie. Po zmianie właśnie na Alternę jej włosy wyglądały po prostu fenomenalnie, naprawdę jak zupełnie nowe włosy. I ona regularnie właśnie stosowała tą linię. Kolejną marką, którą bardzo lubię, jeżeli chodzi o pielęgnację włosów, tą markę też dla Was omawiałam w ulubieńcach miesiąca wielokrotnie, jest to marka Paul Mitchell i tutaj akurat trzymam bardzo pasujący dzisiaj do mojego wyglądu, do mojej stylizacji szampon. O dziwo, tak jest pakowany szampon, ja go zawsze mylę z odżywką, którą pokażę Wam później. Jest to Moisturizing Leather Shampoo. Chciałam właśnie umieścić te dwa produkty obok siebie, ponieważ one są dosyć podobne do siebie w działaniu. Są to produkty, które są bardzo kremowe, bardzo pięknie się pienią, bardzo intensywnie nawilżają włosy. I rzeczywiście je wzmacniają. Do wszystkich rodzajów włosów, idealne do włosów farbowanych i potrwałej, nie zawiera siarczanów. Piana delikatnie oczyszcza, zmiękcza i chroni włosy. Naturalny ekstrakt awapui zapewnia łatwe rozczesywanie włosów i ich połysk. Tutaj jest jeszcze taki kompleks, który odbudowuje włosy. Tutaj jest mieszanka protein. W ogóle proteinowe szampony też bardzo lubię. Przez lata używałam Kerastase. To chyba była kąpiel 1 albo kąpiel 2. Po prostu uwielbiałam te dwa szampony. No i tutaj właśnie ten szampon też fantastycznie mi się sprawdza. W ogóle przy droższych szamponach też warto pozostawić je na 60 sekund na skórze głowy, dlatego że one po prostu mają mnóstwo składników odżywczych, regenerujących i warto traktować je trochę jak taką mini odżywkę, po prostu kiedy myjecie włosy. Jeżeli chodzi o mój trzeci ulubiony szampon, to teraz będzie nowość. Nowość dla mnie, ale też nowość w Polsce z tego co wiem. Jest to marka Philip Kingsley. Tutaj powiem Wam, że jestem zachwycona absolutnie kosmetykami, które akurat dostałam do testowania. Dostałam 3 kosmetyki i wszystkie 3 sprawdzają się u mnie genialnie. Tak jakby po prostu były dobrane specjalnie dla mnie. Chociaż wiem, że jest to taki set po prostu ich bestsellerów. I tu akurat trzymam w ręku Moisture Balancing Shampoo. To jest szampon do włosów tak zwanych mieszanych, czyli na przykład włosów, które są zupełnie inne u nasady, a zupełnie inne, jeżeli chodzi, wiecie, o końcówki. To jest tak zwany inteligentny szampon, więc on tam, gdzie potrzebujecie, nawilża, a tam, gdzie potrzebujecie, to oczyszcza i w związku z tym bardzo ładnie też odbija włosy od skóry głowy. I włosy są lśniące, są takie bardzo znowu żywotne. I z tego, co widzę, te szampony można kupić w 2 pojemnościach. Ja mam 250 ml. Niesamowicie jest też wydajny ten produkt i możecie kupić 75 ml dla kogoś, kto na przykład chce go sprawdzić. Myślę, że to też jest bardzo fajne, bo wiecie, no nie zawsze wszystko się u każdego sprawdza tak samo i lepiej wydać jest trochę mniej niż wydać więcej. Napisane jest, że jest to szampon przywracający równowagę do włosów cienkich, ale dokładnie jest to szampon stworzony do włosów o średniej grubości. Ze względu na ich większą średnicę wymagają głębszego nawilżenia niż włosy o cienkiej strukturze. Ja mam włosy, mogę powiedzieć, cienkie, a ten szampon sprawdza się u mnie rewelacyjnie. Tutaj znowu są białka pszenicy, które, tak jak mówię, uwielbiam. Są antyoksydanty, które zapobiegają pszeniu się włosom, nadają włosom gładkość aż po same końce. Z tym się oczywiście muszę zgodzić, bo ten szampon naprawdę robi cuda na mojej głowie i, tak jak mówię, wystarczy wziąć go odrobinę. Też bardzo przyjemnie tak ciepło pachnie. Naprawdę mi się ten szampon bardzo spodobał, także myślę, że jeżeli akurat może szukacie takiego szamponu do włosów, które są mieszane, to gorąco właśnie polecam Wam ten. Kolejna grupa, jeżeli chodzi o szampony, dla mnie to są szampony oczyszczające. Tych szamponów używam z reguły raz w tygodniu, czasami 2 razy w tygodniu. Wszystko zależy od tego, ile stosuję produktów do akurat stylizacji. Ja nie stosuję ich dużo, ale przynajmniej ten raz w tygodniu takim szamponem lubię sobie umyć włosy, bo wtedy rzeczywiście one się zupełnie inaczej przez resztę tygodnia zachowują. I tutaj akurat mam szampon, który ostatnio też odkryłam i jest to szampon Kaminomoto, szampon japoński, taka bardzo znana japońska marka, też o tym szamponie Wam mówiłam chyba w ulubieńcach miesiąca. Jest to szampon kondycjonujący skórę głowy, pielęgnacja
w trosce o skórę głowy i zdrowe włosy. Kremowy szampon, który efektywnie oczyszcza włosy i skórę głowy, tworząc odpowiednie warunki do wzrostu grubszych i mocniejszych włosów. Zapewnia fryzurze objętość. To jest właśnie fajne w tych szamponach, że kiedy włosy stają się już takie, wiecie, oklapnięte, przytłumione, już nie jesteście w stanie ich tak jakby dobrze wymyć, to tego typu szampony właśnie bardzo pomagają. Ale również tutaj ten szampon jest genialny, jeżeli cierpicie na taki, na łupież, w ogóle na łupież, jeżeli macie tendencję do łupieżu, albo zwyczajnie, jeżeli skóra głowy no, reaguje źle na kosmetyki i macie taki, wiecie, no też to jest rodzaj łupieżu, po prostu jest podrażniona i zwyczajnie trochę się tam z głowy sypie, to wtedy ten szampon jest naprawdę rewelacyjny. Ja go właśnie uwielbiam używać raz, dwa razy w tygodniu, też daje takie bardzo przyjemne uczucie chłodzenia. Bardzo ładnie, świeżo pachnie. Myślę, że może być to też genialny szampon, jeżeli chodzi o waszego męża zwyczajnie, bo myślę, że to będą świetne kosmetyki, jeżeli chodzi właśnie o mężczyzn, bo one pachną tak, jak mężczyźni lubią. Za pierwszym razem bardzo dokładnie myją włosy, one są takie dosłownie aż skrzypiące, lśniące. Bardzo się robią puszyste. I tutaj też do niego jest jeszcze odżywka, która jest z kolei zupełnie inna. A moim takim drugim odkryciem, jeżeli chodzi właśnie o takie szampony oczyszczające, tym razem jest to szampon, który uwielbiam za skład, uwielbiam za jego zapach, bo on pachnie intensywnie olejkiem miętowym. Więc jak na przykład nie mam energii, chcę sobie poprawić nastrój rano, na przykład jak myję włosy, bo z reguły myję włosy rano, to używam tego szamponu. Tutaj nie pamiętam, a jest napisane na opakowaniu, zawiera on aż 16 różnych wyciągów roślinnych, natomiast jeżeli chodzi o olejek miętowy, to jest go tutaj 2,3%, to jest bardzo dużo. Dodatkowo zawiera też, wydaje mi się, olejek z awokado. A także jest to taki doskonały szampon stymulujący. Tutaj mam dwie pojemności. Mam pojemność podróżną, bo po prostu no, ten szampon zabieram ze sobą z przyjemnością. Na przykład, jeżeli gdzieś wyjeżdżam, to lubię wziąć właśnie Davinesa, bo on jest nawilżający, taki wiecie, kremowy. A ten szampon z kolei doskonale włosy oczyszcza. Także bardzo lubię właśnie mieć tą małą pojemność. I też dla mnie jest to produkt, który jest wydajny, no bo ja go stosuję po prostu raz, dwa razy w tygodniu. Natomiast jakbyście myły nim włosy codziennie, nie ma takiej potrzeby, ale można, to no, on nie jest aż taki wydajny, bo tutaj trzeba dosyć sporo go wziąć, żeby zwyczajnie te włosy dobrze umyć, ale naprawdę bardzo, ale to bardzo go lubię i jest to też jeden z takich moich wielkich ulubieńców, jeżeli chodzi o poprzedni rok. No i myślę, że bardzo też ważnym takim produktem są szampony do włosów wypadających. Tutaj no, naszym takim, mówię naszym, bo używa Jarek tego szamponu z przyjemnością. Ale ja też, jeżeli mam problemy, że włosy zaczynają mi wypadać, to sobie po prostu do niego wracam. To jest szampon oczywiście z Basic Lab, o którym też Wam mówiłam w ulubieńcach miesiąca. Jest to szampon stymulujący przeciwko wypadaniu włosów i on się naprawdę cieszy olbrzymią popularnością w internetach. Widziałam, że dziewczyny go z przyjemnością kupują, ale też mężczyźni. Naprawdę świetny produkt, jeżeli chodzi o wypadanie włosów. Tak jak Wam mówiłam, też fryzjerka Jarka zauważyła, że włosy mu zaczęły odrastać, że ma takie pojedyncze, malutkie włoski, taki meszek mu zaczął rosnąć po prostu na głowie przy używaniu tego produktu. On nic innego nie używa, chociaż zacznie, bo właśnie zaczął używać wcierki, którą też pokażę Wam na końcu tego filmu. I tutaj to jest specjalistyczny szampon do włosów wypadających i osłabionych. Tutaj macie kompleks z magnezem. Te składniki po prostu działają aktywnie na skórę głowy i na włosy, dlatego też radziłabym Wam go podtrzymać trochę na skórze głowy. Przynajmniej 30 sekund, minutkę, żeby on po prostu sobie tam podziałał. I również od razu Wam powiem, że jest do niego rewelacyjna odżywka. Tutaj odżywki już oddzielnie nie będę omawiać. Jeżeli chcecie sobie uzupełnić po prostu też pielęgnację włosów o odżywkę, to naprawdę też warto. No te dwa produkty u nas schodzą w domu jak woda. Naprawdę taka, to jest chyba 400 ml, 500 ml szamponu. No to Jarkowi starcza naprawdę na 3 miesiące i tego szamponu już nie ma. On po prostu go tak uwielbia. A czasami jest też tak, że wiecie, po sporcie na przykład, czy też w jakimś treningu on przychodzi do domu i myje na przykład włosy drugi raz, więc szybko nam się te butelki po prostu kończą. Myślę, że skoro omówiłam dla Was wszystkie szampony, tak jak widzicie było ich całkiem sporo, to teraz przejdę już błyskawicznie do odżywek, do włosów i znowu zacznę od Alterny. Tutaj akurat mam miniaturę, to jest 40 ml i ja kupuję z, akurat z tej odżywki miniatury, dlatego że zwyczajnie ona jest no, dosyć droga, a też przydaje mi się ona przy okazji na wyjazdach. Tutaj prawie już nic nie ma, prawie ją całkiem zużyłam i powiem Wam, że i szampon i ta odżywka jest po prostu genialna, bo ona jest bardzo lekka, ale w jakiś sposób jest tak skonstruowana. Te składniki działają na włosy w taki sposób, że one są
nawilżone, są odżywione, po prostu jest to idealna dla mnie odżywka, bo ona jest lekka, a równocześnie jest niesamowicie odżywiająca i włosy są takie aż ciężkie. To może nie chodzi o to, że są obciążone, ale takie robią się bardzo przyjemne, takie wiecie, nie takie wysuszone, tylko czujecie, że macie ukojoną skórę głowy i że włosy też są idealnie nawilżone, także uwielbiam tą w ogóle linię. Myślę, że to jest jedna z lepszych linii, jeżeli chodzi o kosmetyki do włosów w ogóle na świecie. Nie miałam jeszcze wszystkiego, ale póki co bardzo, to bardzo lubię Alternę. Także jeżeli się zastanawiałyście akurat nad tą linią kawiorową, to ja gorąco ją polecam. I tak jak mówię, są miniatury, więc nie trzeba za pierwszym razem wydawać po prostu tej pełnej kwoty na szampon czy odżywkę do włosów. Oczywiście, chyba że już jesteście pewne, zdecydowane, no to wtedy naprawdę, naprawdę warto. Odżywka właśnie z linii Kaminamoto jest to odżywka, która jest dla mnie rewelacyjna. Ona też jest lekka i to mnie bardzo zdziwiło, dlatego że jakoś tak się spodziewałam, że ta odżywka będzie taką ciężką, japońską odżywką do włosów, bo z reguły japońskie odżywki są dosyć ciężkie, dosyć gęste, mają taką, wiecie, naprawdę maskowatą wręcz konsystencję, a ta jest niesamowicie lekka, ale genialnie nawilża i genialnie odżywia włosy, więc znowu fajna odżywka, myślę, dla wszystkich osób, które chcą mieć włosy nabłyszczone, też odżywione, nawilżone. Może być to też świetna odżywka, uważam, dla mężczyzn. Bardzo łatwo jakby się ją wypłukuje z włosów, nic tam nie zostaje, nic Wam nie przeszkadza. Wzmacnia naturalny blask, utrzymuje skórę zdrową i nawilżoną, przedłuża świeżość włosów, zapobiega przetłuszczaniu, rzeczywiście może dlatego właśnie jest taka leciutka. Eliminuje łupież i dyskomfort skóry głowy, z tym się całkowicie zgadzam, że jak macie jakieś takie właśnie, czasami się to zdarza tutaj, wiecie, na grzywce, że coś tam mi się pojawia, jakieś takie lekkie podrażnienie, no to te kosmetyki, właśnie po te kosmetyki wtedy sięgam bardzo szybko i rzeczywiście to natychmiast znika. Pozostawia włosy gładkie, ułatwia rozczesywanie, zapobiega rozdwojeniu się końcówek. Także jeżeli akurat kupiłyście Kaminamoto z mojego polecenia, macie tą odżywkę albo szampon, to też proszę Was o komentarze pod filmem, co o nich myślicie, czy też się u Was sprawdzają tak dobrze jak u mnie. Też muszę powiedzieć, że Jarek tą odżywkę bardzo lubi, no bo ona po prostu jest leciutka. No i ostatnia odżywka to będzie również Philip Kingsley, też bardzo ciekawy kosmetyk, dlatego że ona nazywa się Body Building. I to jest odżywka do moich włosów, bo tutaj jest napisane, że jest odżywka do włosów, które są krótkie, które są płaskie, czyli takie, które nie mają po prostu, wiecie, no tak jak moje. Po prostu łatwo przylegają do skóry głowy i robi się taki płaski kształt. Włosy, które po prostu są dosyć takie puszyste i mają takie niesforne końcóweczki, wiecie, tak jakby Wam się odbijają końcówki włosów, one nie są takie, wiecie, lśniące, wyprostowane, takie trochę jak lustro, tylko po prostu te końcóweczki tak lekko odstają, znaczy, że włosy są dosyć mocno wysuszone. I tutaj jest to odżywka po prostu nawilżająca, która nazywa się Weightless, czyli taka, która jest bardzo, ale to bardzo lekka. Natomiast to, jak ona odżywia, to, jakie ona daje włosy, też jest niesamowicie wydajna. Tutaj w ogóle, jeżeli chodzi o Philipa Kingsley, tylko trzeba uważać na to, żeby nie wycisnąć za dużo z opakowania, bo dość sporo tych kosmetyków wylatuje jakby z opakowania. Nie wiem dlaczego, ale jest na stronie Douglasa jakiś znowu błąd, bo tu jest napisane, że jest to odżywka bez spłukiwania. Oczywiście ta odżywka się spłukuje jak najbardziej. I znowu macie dwie pojemności, co też bardzo mi się podoba, że jest 75 i 200 ml. Ja mam 200 ml. Jest to odżywka nadająca objętość. Ja dzisiaj je używałam. Moim zdaniem ta odżywka to jest taka odżywka, która przeciwdziała puszeniu się włosów, rozdwajaniu się końcówek, która bardzo dobrze wygładza przede wszystkim. Jakoś nie zauważyłam też, żeby nadawała jakąś specjalną objętość włosom. Tu jest napisane, że to jest do włosów kręconych odżywka. Też akurat z tym się nie zgadzam. Moim zdaniem może być do każdego rodzaju włosów. Szczególnie do włosów suchych i uwrażliwionych. No i tutaj tak, tutaj jest napisane, że nie spłukiwać, a tutaj pod spodem już w opisie jest napisane spłukiwać, więc zdecydowanie spłukiwać, ale niesamowicie polubiłam tą odżywkę. Też bardzo ładnie pachnie i w ogóle kosmetyki Philipa Kingsley we wrześniu to naprawdę były moje ulubione kosmetyki, jeżeli chodzi o takie nowości do włosów, no to zdecydowanie bardzo, ale to bardzo się wyróżniały. Teraz będą maseczki do włosów. Akurat przyniosłam sobie tylko dwie, dlatego że ostatnio po prostu akurat z tych dwóch korzystam najczęściej. Z przyjemnością też wracam do masek Away, ale one już były jakby w poprzednich filmach, więc postanowiłam powiedzieć Wam tylko o nowościach. I jako pierwszą może omówię znowu maskę Philipa Kingsley, ponieważ no, ta maseczka też trochę, powiem Wam, naprawdę wyskoczyłam z butów, jak zaczęłam je używać, bo nie spodziewałam się aż tak dobrego efektu po tej masce. Ta maska w ogóle jest bardzo ciekawa, bo to jest maska, którą stosujecie przed myciem włosów. Czyli najpierw stosujecie maskę, macie specjalny czepek, nakładacie ją na tam potrzebne 10-20 minut i dopiero później myjecie włosy, a później nakładacie odżywkę. Także ja w ten sposób to też robiłam i genialnie mi się ta maseczka sprawdza. Jest też bardzo wydajna.
bardzo delikatnie pachnie albo nie pachnie prawie w ogóle. Z tego co pamiętam, jest to też maska, która jest takim olbrzymim bestsellerem marki i przywraca ona naprawdę włosom, które są bez życia, które nie mają połysku, które wyglądają źle, przywraca taką właśnie żywotność, elastyczność, blask. No tutaj jest napisane właśnie, że głównie do włosów zniszczonych, ale no ja nie mam zniszczonych włosów, a jednak raz na jakiś czas tą maskę sobie lubię zrobić. Tutaj jest napisane, że ta intensywnie nawilżająca kuracja sprawia, że włosy stają się jedwabiście gładkie, miękkie, elastyczne, sprężyste i mocniejsze. Także ja się z tym całkowicie zgadzam, bo też wiecie, no ja mam takie podejście też do kosmetyków, które dostaję do testowania. No, może będzie fajnie, a może nie, nie wiadomo, nie znam tej marki, więc no... Myślałam sobie, zobaczymy. No i troszkę byłam w szoku, jak te wszystkie trzy kosmetyki fajnie zadziałały na moje włosy. Także myślę, że to jest bardzo fajna nowość w Polsce. A jeżeli ktoś z Was oczywiście miał te kosmetyki Philip Kingsley, coś potraficie o nich powiedzieć, macie może inne kosmetyki albo te, o których mówiłam, no to gorąco tutaj proszę Was o komentowanie. Czekam na komentarze po prostu tych osób, które te kosmetyki znają. No a druga maseczka, która mi się też genialnie sprawdza, którą bardzo lubię, też ona jest niesamowicie odżywcza, niesamowicie gęsta, taka po prostu no gęścioszek, taki typowy gęścioszek do bardzo suchych i zniszczonych włosów. A przy moich sprawdza się rewelacyjnie. Jest to maska Joico, która nazywa się Defy Damage. Tutaj jest to maska taka ochronna, tak to jest nazwane, że to maska chroniąca włosy, napłuszczająca i wzmacniająca maska ochronna. Luksusowa, kremowa maska z technologią liposomalną i ceramidami. Och, jak ja lubię ceramidy w kosmetykach do włosów. Przywraca optymalny poziom nawilżenia włosów, nadaje im jedwabistą miękkość i gładkość oraz długotrwale zabezpiecza przed uszkodzeniami. Zapobiega rozdwajaniu się włosów, chroni kolor i przedłuża jego trwałość. I tu rzeczywiście fajne w tej masce jest to, że ona akurat działa od razu po 2-5 minutach, od kiedy ją nakładacie na włosy, ona już po prostu zaczyna działać, nie trzeba trzymać jej pół godziny. Tutaj akurat jeżeli chodzi o maskę z Philipa Kingsleya, to tam jest to 20 minut, to myślę jest takie, no, takie fajne minimum, możecie ją trzymać ją trochę dłużej, a tutaj ten efekt macie już po kilku minutach, więc też ją lubię, na przykład jak chcę szybko nawilżyć włosy, nie mam czasu, śpieszę się, a muszę zrobić rano na przykład maseczkę, no to wtedy właśnie używam tej. Bardzo przyjemny, taki świeży, tak zwany fryzjerski zapach, jeżeli chodzi właśnie o te kosmetyki. Tutaj akurat z tej linii też nie wszystko mi się sprawdziło. Nie za bardzo lubię szampon, nie za bardzo lubię też taką nową odżywkę, którą nakłada się na noc na włosy. Nie, zdecydowanie wybieram tą maseczkę. Ja tu mam w ogóle z boku taki olbrzymi kosz, do którego odkładam wszystkie kosmetyki, także jakbym tam tonęła, jak jeszcze mówię, tutaj z boku kadru, to znaczy, że odkładam kosmetyki po prostu na bok. I tym sposobem chyba omówiłam wszystkie kosmetyki do pielęgnacji. Myślę, że powinnam jeszcze wspomnieć tylko o kosmetyku, o którym też mówiłam w ulubieńcach miesiąca, czyli wcierce przeciwko wypadaniu włosów. Jest to oczywiście wcierka Banfi High Shash. Ja najbardziej lubię tą wersję, która jest z chrzanem, która niektórzy mówią, że śmierdzi, moim zdaniem bardzo ładnie pachnie ziołami. Jest to wcierka, która jest na bazie dużej ilości alkoholu, ale dzięki temu ona ma szansę na włosy zadziałać i powiem Wam, że nigdy tak szybkiego efektu wzrostu włosów nie miałam jak po tej wcierce. Zużyłam jej połowę, to było rok temu, kiedy włosy mi bardzo wypadały jesienią i zimą. Stres, pogoda, nie wiem, ale po prostu naprawdę wypadało mi dużo włosów. Całe moje zakola się uzupełniły i mam meszek na całej skórze głowy i po prostu naprawdę włosy rewelacyjnie mi odrastają i mam też takie długości wszędzie włosy. Po prostu to była ta wcierka, także jeżeli akurat szukacie taniej, bardzo intensywnie działającej wcierki, bardzo dobrej wcierki, ona jest naprawdę tania jak, że tak powiem, barszcz, bo kosztuje chyba około 20 włosów. My już zamówiliśmy dwa kolejne opakowania, bo też Jarek zaczął je używać, więc... Według mnie jest rewelacyjna. Są też inne wersje bezzapachowe dla kobiet. Jakieś tam, wiecie, też takie może rzeczywiście mniej pachnące. Ja akurat zawsze będę zamawiała tą podstawową z chmielem i z chrzanem. Bardzo, bardzo ją lubię. Teraz błyskawicznie chciałabym omówić stylizację włosów i myślę, że zacznę od lakierów, bo ich używam najczęściej. Mój ukochany lakier, jeżeli chodzi o stylizację, to jest Kevin Murphy Session Spray Flex. To jest lekki lakier do włosów, który ma taką bardzo fajną strukturę. Tutaj akurat już mogę zacząć coś z włosami robić. Och, jeszcze do tego przepięknie, pudrowo, delikatnie pachnie. Ten zapach tego lakieru kojarzy mi się z Angelem. Tu jest aż 400 ml. Już zużyłam połowę i na pewno kupię następny ten lakier. I tutaj też są ekstrakty z liści oliwnych, pestek, winogron i zielonej herbaty. Także włosy są bardzo elastyczne, bardzo błyszczące i też nie ma kasku. No, to jest najlepsze, że nie ma żadnego kasku. Też marka jest cruelty free, więc zamieniłam lakier Infinium z L'Oreala. Tutaj akurat mamy 500 ml. Też świetny lakier, ale chciałam mieć jakiś lakier cruelty free.
na właśnie Kevina Murphy. Także jeżeli nie znacie w ogóle tej linii do stylizacji z Kevina, no to jest moja ulubiona. Tu dlatego kupiłam ostatnio też jeszcze jeden kosmetyk, bo szukałam dla siebie takiego idealnego, można powiedzieć, suchego szamponu, pudru i szamponu w jednym. Uwielbiam takie kosmetyki i kupiłam sobie na razie miniaturę. To też ze względu na to, że zobaczę, jak szybko ją zużyję. Jak zużyję ją dosyć szybko, to kupię duże opakowanie. Jeżeli nie, to będę kupowała te mniejsze. Nazywa się to Do Over Dry Powder Finishing Hairspray. Także to jest też bardzo ciekawy kosmetyk i to specjalnie dzisiaj go nie używałam, żeby Wam pokazać, jak on działa. Wstrząsamy nim i ja sobie troszkę tego kosmetyku nakładam. Też przepięknie pachnie, w ogóle uwielbiam zapach kosmetyków Kevin Murphy. Niestety mój fryzjer je ma u siebie i w związku z tym ja się od nich uzależniam. Po prostu włosy, tak jak widać, wyraźnie są odbite od skóry głowy. Po prostu czasami na drugi dzień, kiedy umyję włosy, lubię mieć taki efekt takich właśnie bardzo puszystych, takich włosów, takich trochę niedbałych, takich włosów na drugi dzień, ale mimo to świeżych. Także tutaj jeszcze poprawię z tej strony. Podoba mi się to, że ten akurat Do Over nie zostawia żadnych białych śladów. Naprawdę to jest akurat rewelacyjne w nim. I jest też bardzo wydajny. Także myślę, że jeżeli szukacie idealnego suchego szamponu, dla mnie on jest naprawdę idealny. I zapach, i konsystencja tak się rozprowadza. To, że tak mało go, wiecie, się wypryskuje też. Nie trzeba brać go dużo, żeby po prostu on zadziałał. No to jest dla mnie wszystko. Plus ten piękny taki świeżo słodki zapach. Tutaj jest tapioka, krzemionka, olejek patchoulowy, nawilża włosy, łagodzi podrażnienia skóry głowy, o tego nie wiedziałam, oraz zapobiega powstawianiu łupieżu. Także myślę, że to będzie taki mój must have, bo zakochałam się w tym produkcie. No i tutaj od razu Wam powiem o najgorszym szamponie, jaki ostatnio przetestowałam, jeżeli chodzi o droższe szampony. I tutaj mówię o suchym szamponie oczywiście i jest to marka Way. No naprawdę tak strasznie chciałam, żeby to był dobry kosmetyk. Wydałam na niego mnóstwo pieniędzy w Sephorze, bo to jest maleńkie. To tutaj ma 40 gram. Nie wiem, ile to kosztowało, nie chcę nawet pamiętać, ale chyba 69 zł zapłaciłam za to maleństwo. Także bardzo dużo, ale strasznie chciałam go przetestować, chciałam zobaczyć, jak on działa. Bardzo w ogóle lubię Jen Atkin i no, regularnie oglądam jej Instagrama, regularnie patrzę, co ona robi. Jakby kibicuję i dlatego też kupiłam ten kosmetyk, ale niestety nie podoba mi się w tym suchym szamponie nic. Ani to, jak się wypryskuje z butelki. Jest niewydajny, nie lubię tego zapachu, zapach mi się kompletnie nie podoba. Tutaj ona często mówi, że jej kosmetyki pięknie pachną. Niestety to nie jest mój typ ulubionego zapachu kosmetyków do włosów. Zdecydowanie Kevin tutaj wygrywa. Być może dlatego, że on nie jest ten zapach słodki, tylko jest taki chłodny. No i powiem szczerze, jak na tą cenę, to ja bym sobie go zdecydowanie odpuściła. Nie jest to nic rewelacyjnego według mnie. Jeżeli macie inne zdanie, macie akurat kosmetyki Way, to piszcie, co warto kupić, co jest fajne do stylizacji, do może mycia włosów, nie wiem. Jeżeli macie coś fajnego z tej marki, to dajcie znać. I na sam koniec zostawiłam sobie kosmetyk, który uwielbiam pasjami, od kiedy go dostałam do testowania. To po prostu jest to mój kosmetyk numer jeden, jeżeli chodzi o nakładanie takiego kosmetyku, wiecie, ochronnego przed suszarką, przed prostownicą, bo używam i suszarki, i prostownicy, więc no chciałabym zwyczajnie, żeby włosy nie były zniszczone, żeby nie były wypalone. I zakochałam się w takim kosmetyku, który jest też nowością marki. Jest to akurat najdroższy kosmetyk w dzisiejszym filmie. Jest to Hair Ritual by Sisley. Ja w ogóle z tej linii nigdy nic nie miałam. To jest mój pierwszy kosmetyk i nazywa się on The Cream 230. I jest to taki kosmetyk, który aktywuje się pod wpływem właśnie wysokiej temperatury. Jest on przeznaczony do włosów i do skóry głowy. Należy go nałożyć na mokre włosy zaraz po umyciu, zaraz po, wiecie, odsączeniu włosów. Ręcznikiem nakładacie go po prostu na włosy i ja zawsze mam jeszcze odżywkę, a potem nakładam sobie ten produkt i go oczywiście nie spłukuję na całą długość włosów, aż po same końce. Przed właśnie stylizacją i przed używaniem jakichś tam narzędzi, czyli na przykład szczotki, suszarki, prostownicy. I powiem Wam, że włosy po tym kosmetyku są tak piękne, tak odżywione. Od kiedy go używam, naprawdę to widzę olbrzymią różnicę jakby w tym, jak włosy się zachowują. Jak się tylko go nakłada na włosy i na skórę głowy, to jest niesamowicie przyjemne uczucie takiej olbrzymiej ulgi. Włosy są po prostu po nim piękne. Pewnie można też używać oczywiście tańszych kosmetyków tego typu.
przepięknie też pachnie, ale myślę, że jeżeli no, ktoś z Was będzie chciał przetestować naprawdę świetny kosmetyk, wprawdzie no, słono on kosztuje, ale jeżeli będziecie chciały go przetestować, to myślę, że warto. To oczywiście wszystko zależy od tego, ile chcecie wydać na kosmetyki do włosów. Słyszałam, że niektórzy wydają na nie bardzo, bardzo dużo, na przykład są odżywki za 1000 zł i podobnież cieszą się one niesamowitą popularnością. A ten kosmetyk, z tego co też słyszałam, jeżeli chodzi właśnie o markę Sisley i o produkty do włosów z tej serii, to już jest takim małym bestsellerem, bo to też jest nowość. Ja go uwielbiam i myślę, że kupię na pewno następne opakowanie. Co jeszcze warto o nim powiedzieć, to jest to, że ja używam dosłownie tyle, ile mój malutki paznokieć. Także mój mały paznokieć jest bardzo mały. Używam go odrobinkę i mam pełen efekt, ale no ja mam dosyć cienkie włosy. Dużo, ale cienkie, więc nie muszę tych produktów używać po prostu bardzo dużo. Ale gorąco chciałam Wam o tym kosmetyku opowiedzieć, bo to jest mój wielki ulubieniec. Myślę, że to też jest ulubieniec miesiąca, ale też na pewno jest to ulubieniec roku. Jeden z najlepszych kosmetyków, jeżeli chodzi o pielęgnację do włosów. No i też szybciutko Wam tylko przypomnę, że wciąż stosuję prostownicę marki Byblis. Jeżeli znajdę to, jak ona się nazywa, bo kompletnie nie pamiętam, bo tutaj nie ma żadnego numeru, to oczywiście Wam tutaj podlinkuję ją. Bardzo ją lubię, dużo bardziej niż tą, którą miałam poprzednio. Wydaje mi się, że to jest chyba prostownica tytanowa. Nie jestem pewna, ale też rewelacyjnie mi się sprawdza, także tutaj Wam na dole ją podlinkuję. No i tak bardzo, bardzo szybko na sam koniec powiem Wam tylko o moich farbach do włosów, bo to też dostaję dużo zapytań, jakich farb używam, co robię, że moje włosy się tak błyszczą. Ja mam takie włosy z natury, one się zawsze tak błyszczą, ale rzeczywiście jak używam farb, to one błyszczą się jeszcze bardziej. I jestem wierna od wielu, wielu lat L'Orealowi. Używam castingu, słuchajcie. Używam go naprawdę, nie wiem ile lat, ale wiele, ponieważ on jest bardzo łatwy do używania, z tym, że też nie jest może jakiś rewelacyjny, bo po 2-3 tygodniach moje włosy już trzeba zafarbować kolejny raz. Ale to opakowanie starcza mi na 3-4 razy, więc to też jest dla mnie bardzo wydajny sposób. Ja nie kupuję dużo farb do włosów, kupuję właśnie raz na 3-4 miesiące i mój ulubiony kolor ostatnio to jest Lukrecja, czyli taki ciekawy odcień czarnego, to jest kolor numer 100. W sumie nie wiem nawet, czym on się charakteryzuje, jest po prostu to bardzo chłodny odcień czerni. Wydaje mi się, że chyba nie ma żadnego poblasku. Wcześniej farbowałam też takim lekko czerwoną czernią i też taką klasyczną, ale zdecydowanie najbardziej lubię właśnie tą Lukrecję. Natomiast drugą farbą, którą ostatnio odkryłam, którą uwielbiam też, ale ponieważ ona jest bardzo droga, to kupuję ją rzadziej, jest to farba Paula Michela, która nazywa się XG Dye Smart. To jest farba wegańska, to jest dla osób, które po prostu chciałbym na przykład wegańskie kosmetyki do włosów. I to akurat jest też bardzo ciekawy kolor, bo to jest kolor 1AA111. I to jest taki popielaty odcień czerni. Dokładnie tak on wygląda na włosach. Jest to taka popielata, chłodna, bardzo piękna czerń. Nie wiem, czy to widać w kamerze, kiedy mam zafarbowane włosy akurat tą farbą. Wydaje mi się, że kolor jest wtedy chłodniejszy. I jest też bardzo głęboki, ale muszę powiedzieć, że casting też całkiem nieźle sobie radzi. Natomiast ta farba też jest świetna. Tą farbę też można kupić przez internet. Ja z reguły ją tak kupuję. No i jeszcze na sam koniec końców, bo tutaj oczywiście zapomniałam, moja ulubiona ostatnio szczotka do stylizacji włosów to znowu jest marka Sisley. To jest akurat szczotka, która ma zostawić blask i włosy mają być bardzo takie, wiecie, wygładzone. Nigdy nie spodziewałam się, że szczotka może w ogóle coś robić do włosów, bo miałam różne tego typu szczotki, bo to jest akurat szczotka, która też ma włosie dzika. I od kiedy stosuję tą szczotkę, to moje włosy wskoczyły na jakby wyższy poziom tego, jak wyglądają. Można rozczesywać włosy po myciu tą szczotką, można również stylizować nią włosy, można za pomocą tej szczotki włosy suszyć, także no ja uwielbiam tą szczotkę. Ona znowu jest bardzo droga, na pewno dostaniecie inne szczotki tego typu z innych marek, które są dużo tańsze, natomiast tak jak mówię, miałam inne szczotki z włosiem z dzika i żadna nie była tak dobra jak ta, więc nie wiem, od czego to zależy. Być może tutaj to włosie jest po prostu bardzo wysokiej jakości. Ona na końcu tu ma jeszcze takie kuleczki masujące skórę głowy, więc też czasami sobie siadam wieczorem i po prostu pobudzam skórę głowy w ten sposób, masując. To jest bardzo przyjemne. Można też w ten sposób opukiwać głowę.
To jest też podobnież bardzo dobre, jeżeli chodzi o włosy, ale nie tylko. Na przykład to jest bardzo dobre, jeżeli chodzi o ciałko migdałowate, więc tutaj myślę, że jeżeli akurat szukacie naprawdę genialnej szczotki, to ja polecam Wam tą, ale tak jak mówię, no nie jest to taki wymóg, żeby to była akurat szczotka marki Sisley. Jeżeli chcecie mieć szczotki, które są bez żadnych dodatków, wiecie, od zwierzęcych, no to ja od lat używam Tangle Teasera, akurat mam różowego. Genialnie mi się sprawdza, też bardzo te szczotki lubię i jeszcze kiedyś kupiłam sobie szczotkę, nie wiem czy pamiętacie, Wet Brush i też jej z przyjemnością używam. I mimo moich olbrzymich chęci, żeby dzisiejszy film nie był za długi, żeby był bardzo taki, wiecie, przyjemny, taka skrócona wersja filmu, no to chyba mi się nie udało, bo tutaj widzę, że mój worek z kosmetykami dosłownie pęka, tak dużo ich tam jest, ale chciałam Wam bardzo szybko po prostu opowiedzieć o wszystkich kosmetykach do włosów 2021, więc było tego, jak widzicie, naprawdę bardzo dużo. Za wszystkie kosmetyki ręczę swoimi własnymi głosami, swoją głową. Naprawdę są wszystkie bardzo dobre, oprócz tych, o których mówiłam, że mi się nie sprawdzają. Także czekam na Wasze komentarze i tego, co Wy uważacie za najlepsze, jeżeli chodzi o pielęgnację włosów. Oczywiście wiem, że może być to różnie. Tak jak widzicie, u mnie w ogóle nie ma kosmetyków drogeryjnych. No niestety mi się zupełnie nie sprawdzają. Ja po każdym kosmetyku z drogerii mam łupież, moje włosy są oklepnięte, nie mają żywotności, naprawdę nieładnie wyglądają. Nie wiem od czego to zależy, może nigdy nie trafiłam na dobry szampon albo odżywkę z drogerii, ale zwyczajnie od wielu, wielu lat używałam kosmetyków fryzjerskich, kupowałam je w salonach, nieważne ile musiałam oszczędzać. Też na studiach pamiętam, że naprawdę odkładałam każdą złotówkę, żeby kupić szampon właśnie Kerastase i używałam go przez wiele, wiele, wiele lat, dopóki nie zmieniłam go, tak jak widzicie, na różne inne kosmetyki, bo jednak testuję kosmetyki, więc tych marek u mnie pojawia się trochę więcej niż w zwykłej łazience. Także dajcie mi znać, jakie są Wasze ulubione kosmetyki fryzjerskie i nie tylko do włosów, które z chęcią kupujecie, co polecacie, do jakiego typu też włosów, bo to jest też bardzo ważne, bo no, tak jak mówię, każda skóra głowy, każde włosy mogą potrzebować zupełnie innej tej równowagi pH. Także dla Was to mogą być zupełnie inne kosmetyki, mimo tego, że na przykład macie też włosy cienkie. Także dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie tak długiego znowu filmu i spędzenie tak długiego czasu ze mną. I oczywiście zapraszam Was po raz chyba już trzeci na film z pielęgnacją, który będzie w przyszłym tygodniu. Także do zobaczenia wkrótce.